Jakie wbić? Tak, Dorka, to rozbić i takie puścić tutaj? No chyba tak. Możesz rzucić, może się gotować też, nie? Tak? W skorupce. No to niech się ugotuje tutaj w tej zupie. Dobra. Tylko nie wiem, czy ona jest myte. Nie jest myte, bo tu widzę, że nie jest myte. To nie, to lepiej rzuć rozlew. Spokojnie, ja to zrobię tak, po prostu tu stupnę. O. I teraz zrobię czyli... tak. No i teraz tak on. Sia. O. O. I ona się teraz tutaj robi. No nie ruszaj. Nie ruszaj go, nie. Ja się tutaj nie ruszam. To tylko to masełko troszeczkę rozmieszam. O, masełko. I dorzucę jeszcze, jak tutaj pan... Jak ten pan się nazywał? Makłowicz? Makłowicz, tak. Jak pan Makłowicz tutaj, który jest w Tajlandii obecnie. Dorzucę tutaj papryczkę, czosneczek, taki świeżutki. A dam całą papryczkę. O, tu będzie skumulowana. Skumulowana porcja papryczki i czosnku. O tak, pokaż tutaj, jak to wygląda. Tak jest, my to musimy dzisiaj wszystko jeszcze zjeść. O, ale to będzie mocne. Tutaj jajeczko się zaraz zepnie. Tu mamy grzybki pod tą... O, pokaż grzybki. Widać grzybki? Tak. Grzybki są takie małe, fajne. Tutaj mamy dużo zieleniny. Tu wołowinkę trzeba przewrócić. O, pięknie. Jeszcze tutaj poprzewracam za chwilkę. Tu mamy dużo masełka, dużo czosnku, papryka, zielenina. O, ale to jest to. O, to jest Tajlandia. Ja chyba jeszcze zapomniałem o najważniejszym powiedzieć, ile ta nasza kolacja kosztowała. Szary. O jacie, takiej pizzy to w Tajlandii to ja chyba jeszcze nie jadłem. Jadłem? Gdzie? No też kiedyś sam zamawialiśmy, ostatnim razem. A, rok temu. No, gdzieś tam. Ale ja. Dzisiaj na dowóz zamówiłem tylko ocet, bo nam się już kończy. I pani się ze mnie śmiała, że musiała jechać 15 km z miasta obok. Przywieźć mi tylko sam ocet. Taki organiczny ocet jabłuszkowy. Sobota, wieczór, co by tu porobić? Taka piękna pogoda. Piękne niebo, cieplutko, ale dzisiaj ładnie wszystko widać. Przejrzystość powietrza bardzo dobra. Świerszczyki nam tutaj grają. Kurde, no coś by się przydało zrobić ciekawego dzisiaj. Postanowiliśmy wpaść na miasto, zobaczyć co się dzieje, ale dzieją się tylko jedne wielkie korki, ale zauważyliśmy coś fajnego, chyba panieńskie i zaraz wam pokażemy jak tutaj obecnie wygląda. Dobra, patrzcie na to, jaki lans, patrzcie na to. Tutaj chyba dzisiaj panieńskie jest. Dziewczyny się bawią. Tak się bawią. Wylądowaliśmy w naszej najlepszej restauracji. Taki restauracja pub, byś powiedziała, czy nie? Bar. A, dobra, bar. Dorota pije Virgin Mojito. Zwariowała. A ja coś wam tylko chciałem jeszcze ciekawego powiedzieć, bo widziałem tutaj przed chwileczką pan niósł super hamburgera i po prostu sobie tak myślę, o jacie, kręcę, jaki super hamburger. No myślę, sprawdzę ile kosztuje. I patrzcie na to, hamburger tutaj w tej naszej fajnej restauracji kosztuje średnio, ok, 450 batów. 450 batów za hamburgera, jest to ponad 50 zł, około 60, no dobra, 55 zł. Dobra, ale wiecie co, tam gdzie my jemy hamburgery, naprawdę pyszne hamburgery. Widzieliście już na poprzednich vlogach, całkiem niedawno, jakieś kilka vlogów temu, gdzie byliśmy na hamburgerze za 50, 60 batów, max 70, ale to już jest z jajkiem, z serem, z jakimś tam crispy chicken i w ogóle nie wiadomo co. Okej, może ten hamburger jest troszkę nawet lepszy, troszkę może większy. Dobra, niech będą dwa tamte za tego jednego, to i tak jest 150 do 450. Co najmniej 3, a nawet i 4-krotnie droższe hamburgery. Tylko jedynie różni się to miejscem, w którym go spożywamy. Ja rozumiem, że tamta restauracja jest w nie najlepszym miejscu. Jest trochę obskurna i taka nieeuropejska. Ale hamburgery mają naprawdę pyszne. A tutaj no lokal taki typowo turystyczny dla Europejczyków. Ogólnie francuski. Chyba tak, francuski. Francuz jest tutaj właścicielem, więc ceny jak we Francji. Dorotka sobie wzięła na sobotni wieczór maskotkę z domu, żeby miała się czym bawić. Maskotka. To jest maskotka. Dobra, to jest no. Moji Pops. Ale on ma taką wymienną buźkę. Teraz mam taki humor, a jak będę miała zły... A, to sobie wymienisz buźkę? Sobie wymienię buźkę. Później będziesz miała taką buźkę. Dobra.
Znaczy raczej taki humor. Słuchajcie, jesteśmy w takiej restauracji, gdzie serwują takie grille, jak widać tutaj z przodu. I właśnie będziemy taki jeden secik zamawiać dla dwóch osób. Ale tak na spokojnie, bo tak jak mówię, jeden na dwie osoby, a jeden jest na jedną osobę. Tam pan właśnie ma swojego grilla, gdzie rozpala węgiel. Tam ma swoje małe grille. Tam. I zaraz nam jeden tutaj przyniesie na stół. No i sobie coś tutaj zamówimy. Chyba bifa. Dobra, bifa czy porka? Co wolisz? A, to jest dobra, ja wezmę bifa może. A ogólnie to jest tutaj bardzo tanio w tej restauracji, bo dania są po 50, 60 batów, tak jak tutaj widać. A 50 batów to jest 6,50, więc 60 batów to jest jakieś powiedzmy 7 zł. Mamy tutaj tyle menu, że nawet nie wiemy co kurczę wybrać, tyle możliwości. Hello, thank you very much. Okej. A co to za czajniczek, Dorka, jak myślisz? Do polewania, woda tam. A, woda, do polewania grilla. A, to żeby sobie przygasić? Pojacie, co ta pani tu jeszcze dla nas przyniesie? Jest birko, jest piwko, jest woda gazowana, są papryczki, jest czosnek i jest nasza wołowinka. Ja nie dam ci. Patrzcie, no a to jakie mięsko. To co to, masełko? Masełko, jajeczko, grzybki i jeszcze jakaś zieleninka. I zaraz przyniosą nam grilla, bo już tam węgiel pan ładnie wyciąga z swojego grilla i zaraz nam przyniesie na naszego grilla. Postawi tu na środku stołu i będziemy grillować. Pani już przyniosła to, co zamówiliśmy take away, czyli do domu na wynos. I co my tutaj mamy? Mamy rosołek, taki jakiś. A to taki rosołek, tak? Nie, no, to taki z kurczaczka. Z kurczaczka. A, okej, tam kurczaczek sobie pływa. Makaron i wydatki, zielenina i kiełki. O, kiełki, zielenina, wszystko. Standardowo. Co jeszcze? Sztućce, a nie? Chili. O, czekaj, bo nie było widać. O, tu jest jeszcze dużo chili. Znowu chili. Chili z cukrem. Co jeszcze? Co? Jeszcze trzecie. Trzy rodzaje chili, trzy worki chili. Oj, powiem ci, Emma, że będziesz miała co jeść. Tyle chili, jak zjesz to. Dobrze, co? No, wygląda dobrze. Pięknie wygląda. I jeszcze ta chili. Te chili to chyba sobie zaraz tutaj dodam do swojego grillika tutaj. Sobie poprzyprawiam tą wołowinkę. Ale ta wołowinka jeszcze z tym czosnkiem tutaj. Ale to pachnie, to wszystko tak pachnie, że po prostu zaraz umrę. Dobra, uwaga. Kolejny grill idzie gdzieś. Mam nadzieję, że już teraz do nas. Tak jest. Dobra, uwaga. Zrób mi miejsce. Kopon kap. Kap. O, uwaga, tutaj pan nam leje wodę do grilla. Tak jest. Pięknie. Dobra. Dziękujemy bardzo. Będziemy sobie dolewać, jak nam się wyparuje cała tutaj. O, dziękuję. Kurde. Kap. Yeah, thank you. Dora już tutaj wrzuca pierwsze mięsko na grilla. No, dziękuję bardzo, że mi tutaj kładziesz na grilla moje mięsko. A to jajko to jest sobie, że można na przykład co z nim zrobić? Tutaj sobie wrzucić i takie zrobić po wiedeńsku, sobie tam położyć. Tam na przykład można sobie jeszcze wziąć o, taką porcję grzybów i albo sobie je usmażyć, czyli położyć je tutaj, niech się smażą. Stójcie tu, ale można sobie też wziąć grzybki i na przykład wrzucić do wody. Niech się ugotują jakieś. Jedne będą smażone, drugie będą gotowane. Dobra, o, tutaj jedne nam się gotują w wodzie, a drugie nam się smażą na grillu. Mięsko nam się... To masło na wołowinę. To myśmy chyba w ogóle mieli najpierw w ogóle może posmarować masłem. Nie, to ja sobie usmażę na grillu. Dodajesz sobie na wierzchu masło i jesz jak dieta carnivore. No i tak nam dzisiaj sobota upływa na Phuket. Widzicie? Warto przyjechać na Phuket, przyjechać do fajnej restauracji. Musicie oglądać ten kanał, subskrybować ten kanał, żebyście wiedzieli, gdzie macie jeździć. O, teraz Dorota robi rosół, ale pięknie pachnie. Grzybki, pietruszka, tego egeszege, dzwoni wiśnia. Wiecie jak jest. Ja chyba jeszcze zapomniałem o najważniejszym, powiedzieć, ile ta nasza kolacja kosztowała. 20 zł. Ja tu jeszcze trochę tego makaronu ryżowego dodam chyba do tej zupki lepiej.
Niech on się nam tutaj troszkę podgotuje, bo my tu jeszcze sporo tego mamy ogólnie. Tu pod mięsem był ten makaron. Zaraz jeszcze jajko wbiję. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy jakąś zieleninę, ale to może chrupnę sobie tak, o, tak, też jest dobre. Surowa też zielenina jest dobra. To taki szczypioryczek z cebulką. Dodam jeszcze troszkę tego czosnku tutaj do zupki. O kurde, ciężko mi złapać pałeczkami, bo tu tak telefon. Wysypało mi się konkretna ilość czosnku. Czekajcie, bo tu nie widzę. Dobra, jeszcze trochę papryczki. Udało się. Tu będzie moja porcja. Tylko jeszcze musimy chyba o sól poprosić, bo soli nie mamy. Jak to może być bez soli? Tutaj sobie jeszcze po tej wołowince takim sosem poleję. Super. Tutaj chyba jest sezam i ostra papryczka. Pan mówił, że po tych grzybkach będzie nam się lepiej spało. To ja mówię, to dawaj nam tych grzybków podwójną porcję. Jedną tu, drugą tu. Ugotujemy jeszcze tego trochę. Będziemy wcinać. Matik, nie ma soli, bo tu nie trzeba, bo to się robi tak. O, smaki tajlandyjskie. To wszystko najlepsze. Teraz tutaj wpływa. Teraz smaki te z wołowiny zalecą do zupy. Czosnek, wszystko i zupka nabiera koloru. Zasmażka, ale taka zdrowa, no. O, rzeczywiście zupa teraz nabrała kolorów idealnych. Z tej wołowinki pociekł kolor do zupki. Ja już ją właśnie przed chwilą próbowałem. Jest po prostu przepyszna. Wszystko takie dobre. Ja tutaj wcinam tą zupkę, ten makaron, to mięsko. Jeszcze polane mam tutaj tym sosikiem. I normalnie to ma takie smaki, że nie można się przed tym powstrzymać. Patrzcie na to. Myśmy się już naprawdę najedli, a jemy jedną porcję na dwóch, za którą zapłaciliśmy jakieś 18-19 zł. Teraz jeszcze dołożyłem tutaj pełno warzyw, mimo że już się najedliśmy tych warzyw, tego wszystkiego. Grzybki jeszcze tutaj są. Jeszcze tutaj właśnie teraz masełko wrzuciłem. Jeszcze czosnek, papryczki. Tu jeszcze wołowinka się smaży. Tutaj mam jeszcze z pierwszej porcji zupkę, która jest po prostu kwintesencją tutaj tej całej imprezy. Jest przesmaczna. Naprawdę, są takie smaki, że nie da się ich podrobić. I to wszystko za 18 zł. Na zakończenie tego vloga zrobiłem jeszcze jedno małe podsumowanie. To jest bardzo ważne, co chcę wam przekazać. Za całe to danie, które mieliśmy, czyli całego grilla, którego mieliśmy, z tym wszystkim, całą wołowiną, papryczki, czosnek, mięso, grzybki, wszystko, ta woda, rosołek, to wszystko. Dorota sobie wzięła wodę gazowaną. Wzięliśmy jeszcze rosół dla Emi na jutro takeaway, czyli na wynos do domu. Za to wszystko zapłaciliśmy 350 batów, a jest to 45 zł. I teraz zostawiliśmy do tego jeszcze napiwek około 7 zł, a jest to aż 15% z tego, co zamówiliśmy. Może się wydawać, że 7 zł, o Jezu, co to za napiwek. Ale gdybyś poszedł do Polski, do restauracji i wydał na obiad 200 zł, a napiwku zapłaciłbyś 30 zł, to wydawałoby ci się, o, spory napiwek. Ja wydałem dokładnie tyle samo, czyli 15% od 45 zł, to jest 7 zł i tyle właśnie zostawiłem na piwku, czyli bardzo dużo. Wydaje mi się, że 15% na piwku z tego, co się zamówiło, to jest bardzo dużo, tak mi się wydaje, 52 zł. Za to wszystko, co tutaj widzieliście na tym filmie, wydaje mi się, że jest to naprawdę mega cena. W Tajlandii naprawdę można zjeść bardzo smacznie, bardzo tanio. I soboty, niedzielę i jak każdy inny dzień spędzić tutaj można naprawdę bardzo dobrze. Polecamy wam Tajlandię.